Siemanko. Siema. Witam was serdecznie. Zapraszamy was na dzień z zawodnikiem, czyli dzień z braćmi tyburskimi. Bardziej z tobą. Bardziej ze mną, ale my jesteśmy w sumie taką jednością. Jak to bliźniacy, zaczynamy od treningu o godzinie 9 w Uniku z Szyszką, wycisk, a później zobaczymy co dalej. Zapraszamy. Wyżyny byłeś zrobić czy co? Chyba ja, nagrywki są, nie? Dawaj, 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 dawaj. Tak, jak to, że gdzieś udoga dwa razy, to ciota jest. Dwie minuty. Ola, ladana. Nie, pokażę ci jak ty kopiesz. No dobra, spoko. Tak kopię, spoko jest. Okej, ale spoko. Tak jest zawsze. I będzie podkrętka i coraz mocniej, coraz mocniej. To jest normalnie. Ale patrz, kasa! Źle stanął? Źle stanął? Tak, tak. No. Kurwa, zbij ją tu! O tu! Takie mam życie z nimi. Dwa sekunda. Cię nie będzie boleć, bo ja nie mam. Ale patrz, jak stoi, że... Biegłeś we mnie, jak patrz stoi, ty! Ale kurwa! Ja, dobrze. Boli cię noga? Na nagraniu będzie miał widać chociaż, ale weź ty mu powiedz, bo ja bym mówił, to jestem wrogiem. Barber, to idę po ciebie, stary. Aaaa! To jest mój świat. Zabiorę ci kurwa duszę i zabiorę do nieba. Rozgrzeszę cię. Potem będziesz grzecznym chłopcem. Nie będziesz, a ja co mam więcej, kurwa, i farmazony. No nie jest to łatwa współpraca. Tutaj dużo zmiennych ma wpływ na to, jaki będzie dzień, czy się wyspali, czy się nie wyspali, gdyż mają duże problemy z bezsennością. I często jest tak, że po prostu przychodzą na trening już tak zmęczeni, że prawie nie mają siły go robić, ale za każdym razem wyciągam z nich wszystkie, całą energię, żeby tylko ten trening dokończyli. Przeróżne rzeczy wpływają na to, jak będzie wyglądał nasz trening, więc no, ta współpraca nie jest łatwa. Do tego zawsze jest taka sytuacja, że najwięcej kontuzji oni robią sobie sami nawzajem. Nikt na sali nie zrobił tyle kontuzji, jak oni sobie nawzajem. Dlatego tutaj też musimy na to uważać, muszę ich czasami powstrzymywać, żeby za bardzo w tych braterskich wymianach nie poszli za daleko i też nie pokłócili się na macie i nie było jakiejś tutaj mocniejszej spiny, więc no, ciekawe jest i ta współpraca ciekawe się dzieje. Na pewno nie należy to do łatwych. Odnośnie walki, Alberto jest underdogiem i tutaj z kursu bukmacherów. Ja bym też na to tak nie patrzył. Zawsze podchodzę, nieważne do kogo będziemy wychodzić, zawsze podchodzę do tego zawodnika z dużym szacunkiem, bo wchodzi do oktagonu, walka rządzi się swoimi prawami. Wiadomo, że Paweł będzie przygotowany bardzo dobrze i damy bardzo dobre show, bardzo dobrą walkę, jednak uważam, że w tej walce mogą się różne rzeczy wydarzyć, jest dużo zmiennych, które mają na to wpływ. My oczywiście idziemy po wygraną i tak się na to nastawiamy, jednak no mówię, to są różne rzeczy, dlatego nie skreślamy przeciwnika, szanujemy go za to, że wychodzi do walki i będziemy starać się zrobić jak najlepsze show. No, słuchajcie, jesteśmy po treningu z Pawłem. Nasze treningi charakteryzują się tym, że jest chyba pełno krzyków, wyzwisk. Kończy się często kontuzjami, jak trener mówi, nikt nam nie zrobi krzywdy, jak my sobie sami jej nie zrobimy. A więc Alberto, 10 grudnia czeka cię ciężka przeprawa i mocny wpierdol. A na następnej gali mam nadzieję, że Złomek nie obstrzela zbroi i wyjdziesz do klatki po wpierdol. Alberto, na konferencji mówiłeś, że nie weźmiesz udziału w walce 2x2, bo to jest cyrk. Przecież ty goryl jesteś. A poza tym, stary, obrażasz w ten sposób
federacje sportowe, bo na sportowych galach takie zestawienia mają miejsce i to nie 2x2, a 3x3 i jeszcze różne inne zestawienia. Także zastanów się, co mówisz, podejmuj rękawice, bo widocznie masz obsraną zdroję. Nara. Zobaczymy teraz, jak wejdę na wagę, ile będę ważył. Nagramy to, aby ci komu udowodnić, że dla mnie to nie był problem zrobić 89. No gdzie są moje skarpety? No nie wiem, dobra, chodź na chwilę. Dlaczego? Muszę ubrać buty. Nie musisz przecież. To jest kurwa właśnie to, jak mnie wkurwiał cały... Ej, na niego muszę czekać, nie? Zaraz całe życie. Kurwa sama. Całe życie kurwa na ciebie czekam, stary. I dlatego jesteś kurwa tak, o. Dlatego masz tak, jak masz. Całe życie stu. Słyszyłeś pierwszy głos, więc o chuj ci chodzi. Wiesz, idę kopać, kurwa. Weź, człowieku. Albercik, sprawdź mi moją wagę, o którą tak bardzo błagałeś. I co? Łyso ci? Waga mam zrobioną, kurwa, Albercik. To możemy sobie strzelać. Pojedziemy na taką włoską wam wafę. Ale przed tym oczywiście sobie zjemy nasz ulubiony potreningowy posiłek. Daj ten. Zostaw mi teraz. Pamiętajcie, jak chcecie zdrowo, dobrze zjeść, to skyry jest na propsie. Do tego wafle ryżowe z czekoladą po treningu idealnie wjeżdżają. Nie lubię. Blokuje żelek. No, blokuje tylko żelek. Nienawidzę jeść słonego, mięsnego posiłku po treningu. Po prostu mi nie wchodzi, więc zawsze muszę mieć coś słodkiego. To samo. Na domka. No wszystko to samo. To jest najpiękniejsze, że my jesteśmy jak jeden organizm, darmy. My wszystko to samo jemy. My wszystko, jak mamy wyniki jakieś pogorszone, to też zawsze mamy tak samo. Jak łamiemy, to też to samo. Tak. Paweł miał tą samą operację kiedyś w barku, co ja teraz miałem. Kolana mamy tak samo pooperowane. No ja nie miałem tylko bojczyka złamanego, bo Piotr kiedyś na meczu dostał z łokcia i mu złamali. A. Wina, bo mam dać przyjdzie. No. Na hajlik. Hajlik, płacie, to się bawimy. Poniedziałki zawsze trenuję dwa razy. Rano i o 18. We wtorki trenuję raz. W środę trenuję dwa razy. W czwartki raz, w piątki dwa. I sobota raz. W niedzielę odpoczywam. No wiadomo, że czasem jest tak, że nie zawsze uda mi się zrobić te dwa treningi, bo coś czasem wypadnie, coś nie prześpię nocy, bo z tą bezsennością jeszcze nie mam załatwionej sprawy do końca. Muszę ją znokotować jak Alberto. Wtedy może mi da spokój. Ale jest to mój najcięższy rywal życiowy, bezsenność. Oczywiście wiem, czym ona jest spowodowana. Ona jest spowodowana na własne życzenie, bo potrafiłem się dobrze zabawić. Ile to ja już raz mówiłem sobie, kurwa, kończę z imprezami. Ale teraz, przysięgam teraz, już nawet nie chodzi o jakieś moje tam założenia i tak dalej, tylko moje zdrowie, bo czym ja więcej nie śpię, tym jest mi bliżej do depresji, tym nie mogę po prostu trenować, nie mogę funkcjonować, jest dramat. Czuję, że już jest coraz lepiej. Teraz sobie założyłem po prostu, że zdobędę pasy 93 i 84, jak się uda to w wszystkich federacji. Z racji tego, że Albercik zrobiłem już wagę, to mogę wpierdalać, ile teraz wlezie. Może nie tyle, ile wlezie, ale przy takich treningach mogę sobie pozwolić na pizzę najlepszą na świecie. Zresztą sami skosztujecie i sami stwierdzicie. A potem pójdziemy sobie do mojego doktora Roberta Chmielewskiego, do Prime Clinic, gdzie doktor dba o nasze buzie, o nasz wizerunek, żebyśmy byli całe życie młodzi. Mamy spokój, ciszę. Specjalnie dla nas otworzyli. Widzieli, że te bursy przyjeżdżają z Heligiem. Alberto zostanie na placki. No. Alberto, właśnie smakujemy te placki, o których mówisz. Złomka trzeba zabrać, żebyś tego dojebał. Ale Złomek, polecam ci więcej jeść, żebyś... Bo ty podobno już kurwa cienia nie rzucasz. Tylko twoje zęby. Złomek ma fajnie, bo się nie musi na Halloween przebrać. Ogólnie to Złomek jak gdziekolwiek wchodzi, to pierw wchodzą jego zęby, kurwa później Złomek.
Słuchajcie, no historia z Alberto zaczęła się tak naprawdę już 2 lata temu, gdzie po prostu w innej organizacji miałem z nim zawalczyć. Po prostu sytuacja była taka, że dostał propozycję, za porową cenę sobie zarzucił i zasłaniał się jakimiś tam swoimi projektami. Do tej walki nie doszło. Cały czas gdzieś tam jego osoba nam nie pasowała, jego kreacja tej osoby nam nie pasowała. No i po 2 latach tak naprawdę Paweł będzie miał okazję go wyjaśnić. Nagrałem story, słuchając jego muzyki, gdzie śpiewa bomba na banie, kończymy balet, czego z Dubielem oczywiście nie potwierdził, a miał okazję przez 3 rundy, więc coś tam chyba nie jest, coś tam z tą bombą jest nie tak. Nie wypał, straszny nie wypał. Szybko wyłapał na niej, bomba na banie, kończymy balet. To co, ziomuś, zamieniamy słowa w czyny i widzimy się w klatce, czy dalej będziesz tylko o tym śpiewał? I zaczęło się od tego, że nagrałem tą story, że chętnie sprawdzę tą bombę na banie. Po czym Alberto trochę pod ścianą stawiłem, no bo taki Barbie jak ja, nie odpowiedzieć takiemu gościowi jak ja, to byłby wstyd. Jesteś takim trochę plastikowym kozakiem, kurwa. Więc powiem ci tak, moja pozycja jest prosta. Ja chciałem z tobą walczyć i teraz taki, kurwa, jesteś, wiesz, kozak i tak dalej. To po mojej walce, którą będę miał w Hajlik, łapiemy się, ale ja ci nie daję walki, kurwa, w żadnej gali, tylko się napierdalamy normalnie, kurwa, na ulicy. Ustawiamy się i się napierdalamy. Jeśli masz do mnie problem, bo czuję, że masz do mnie jakiś problem. Którzy wierzą w jego kreację, wierzą w to, jak kreuje się w internecie, czyli na wielkiego gangstera, ulicznika i tak dalej. Wywołali na nim presję i odpowiedział mi na te story, w którym obrażał mnie, już tam obrażał mnie od plastików, od jakichś takich dziwnych rzeczy, że mnie rozjedzie jak dziwkę, że jest gorylem. Nie przypominam sobie nawet, żebym go w jakikolwiek sposób tam ani razu obraził, aczkolwiek bardzo mi zależało, żeby do tej walki doszło, dlatego że chciałbym po prostu, żeby zszedł na ziemię i zabrać mu tą złą duszę do nieba i go po prostu tego wszystkiego rozgrzeszyć. Złą duszę to do piekła? Nie, do nieba, tam go nastawią i wróci tutaj na ziemię. I za samą wzięcie walki z Dubielem już jesteś pisą. Co to mówi? No ja jestem w każdym momencie. Dobrze wiesz, że pytałem kiedy i gdzie i nie powiedziałeś. Ale wariacie, ja ci powiedziałem krótko i na temat, kurwa, mam walkę do zrobienia, po walce możemy się łapać i się napierdalać, kurwa. Ale co, ale chcesz nie, się napinać, kurwa, ale ja się nie napinam, ale ja się stary nie napinam. Ja mam za dużo do stracenia, a z tobą mogę się bić po walce, kurwa, nie ma prawa, nie ma ale sprawy. Na razie lewituję, bo odfrunął sobie od momentu, w którym spotkał Malika na swojej drodze, który dał mu, podał mu rękę i moim zdaniem ma dzięki niemu co jeść. A śmieje się z bratem, z ludzi, którzy teraz nie mają lub muszą normalnie pracować, z nieba ci spadł. Zresztą Malik, powinieneś go pod stopach całować, zresztą pewnie do dzisiaj mu się mocno wynagradzasz, bo podejrzewam, że tam mocno musi ściągać ciebie z kontraktów. No ale to są moje oczywiście domniemania, może tak nie jest, a może jest. Ale boli mnie po prostu to, że jesteś gościem, który zapomniał jak kiedyś było i zapomniał wół jak cielęciem był. Kreujesz się na tego wielkiego kurwa co ma hajs i tak dalej, a nie pamiętasz filmiku, w którym z Albercikiem nagrywaliście pod pałacem kultury, co byście szczupaczki biedne, takie chłopaczki do rany przyłóż i nagle teraz kurwa takie wielkie FIFA Rafa. Siemano, tu Albert, mój braciszek, Józef. Chcemy wam powiedzieć, że kochamy was wszystkich, zajebiście jest tutaj w Polsce, żyjemy tutaj już 24 lata i będziemy tu żyć bardzo, bardzo długo, dobry klimat, mi się podoba, wszystko gra. A tak na serio sprawdzajcie nasze numery. Guber i Optyk. OPT, właśnie tak. Na pierwszy rzut oka mówią, że jestem z Afryki. To polska WWA, na nogach ciemne klasyki, nielegalne nawyki. Instrumental gra, śpiewa rap każdego dnia z miasta WWA. Chłopie, sprowadzę cię na tą ziemię i zrobimy z ciebie pierw Nutellę. Dżem z twojej krwi i zjemy te naleśniki, o których mówiłeś. Nie ma coli? Może lepiej, bo od coli się w głowie pierdoli. A my już jesteśmy dosyć... Jak co jakiś czas widzimy się u doktora Roberta Chmielewskiego w Prime Clinic, gdzie po prostu nas... Doktor dba o nasze... Nasze buzie. I lepsze samopoczucie, więc zapraszam was. Wiem, że to dziwnie wygląda, dzień zawodnika MMA, ale idziemy porobić sobie coś z medycyny estetycznej. Zapraszam. Zobacz. Bardzo. Nie, no robimy co, botoksik dzisiaj? No jak chcesz, możemy zrobić. Nie, ale to już jest okej wszystko, nie? Jest lepiej, no. Jest dużo lepiej, bo troszkę przynajmniej... Zwędziła się. Odpuchłeś troszkę. Tak, bo kurwa Alberto chciał wagi. Więc muszę robić dlatego. Co to chciał? Albert wagę się ustalił. 89, także trzeba było schudnąć. A to dobrze. Dla jego na nieszczęście.
na jego nieszczęście. Co to, doktor? Nie ci nie dają teraz. Nie, nie, ciężej trenuję. Co, robimy tak, bo to. Czekaj. Bo już mi puściło. Siebie zobaczymy. Kładź się, zaraz zobaczymy co to. Może dajmy na razie przed walką spokój, bo masz po pierwsze duży trening i mówię z dalszym, tak, tak, tak. Z dalszym jakby przywracaniem twarzy. Niech ten kwas bursztynowy sobie pracuje. Tak. Kwasem bursztynowym ostrzygniemy ci jeszcze raz przed, tydzień przed walką. To wtedy nawet jeżeli cię obiją, a obiją, nie, jak nie się dasz, nie. Ale będziesz, ale mimo wszystko, nie. Chodzi o to, że nawet jeżeli jakiś tam uraz czy coś będzie, to będzie to dużo szybciej się dzieje. No. Tak, okay. Dlatego, że jednak ta cała bomba witaminowa z kwasem hialuronowym, z kwasem bursztynowym podana pod skórę zabezpieczy jakby przed też jakimiś tam siniakami do większymi, dłuższymi, też wzmocnią się naczynia. Nawet te ostatnie tygodnie treningu, jak będziesz też rzucał wagę troszeczkę, opadnie ci tak, tak, o właśnie, to jest ważne. Utrzyma się rzeczywiście tak. fajnym stanie, w dobrym bo stanie. Bo kiedy będziesz odważniał się te 2-3 kilo, to ta twarz się wtedy zapada. Tak, tak, i wtedy ci twarz nie zapadnie, będziesz dobrze wyglądał, no. Bo też na tym zależy. Natomiast ta naprawa jakby tych powikłań wszystkich, które były w przeszłości, tak, czyli ten przerost troszeczkę tkanki, ten przekombinowany, przestymulowany kolagen, który spowodował też zatrzymanie drenażu, zatrzymanie wody w twarzy, przez to też puchłeś dodatkowo. Tak, no. Więc tym się zajmiemy już po walce dodatkowo, tak, tak. Bo też trzeba będzie jeszcze dodatkowo przestymulować, rozpuścić troszkę ten kolagen, rozmiękczyć go, bo kwas bursztynowy też ci stymuluje przebudowę kolagenu teraz, a dodatkowo jeszcze enzymami uporządkujemy, przywrócimy bardziej fizjologiczne warstwy podskórne. Już nie będą mnie cisnąć, doktorze. Nie, jak będziesz jeszcze lepiej wyglądał, to jeszcze bardziej będą cisnąć. To co, lecimy? Znasz to powiedzenie? Wiesz, taki obrazek był kiedyś. Codziennie budzę się coraz piękniejszy. Ale dzisiaj to już kurwa przesadziłem. Nasza historia jest dosyć barwna i ciekawa, przez większość na pewno nieznana, aczkolwiek już kiedyś opowiadaliśmy, jak byliśmy w Love Island na ten temat, uchyliśmy rąbka naszego dzieciństwa. No i teraz w sumie ja nie mam z tym problemu, żeby też opowiedzieć, przypomnieć tym, którzy nie wiedzą, tak, jak w ogóle nasza historia się zaczęła. My jesteśmy z rodziny, gdzie mamy jeszcze siostrę starszą i starszego brata, czwórka rodzeństwa. Ojciec alkoholik, no typowa patologia się zaczęła dziać. Mieliśmy 6 lat, do tej pory byliśmy bardzo bici przez ojca, znęcał się nad nami, bici kablem. Byliśmy kablem. Ja kiedyś nawet pamiętam historię, kiedy ojciec ściągnął, ojciec zawsze wieszał ten kabel u siebie w pokoju, kiedyś był pijany, to ściągnąłem ten kabel i włożyłem go do kontaktu, tak, pierdolnął prąd, że całe ręce miałem czarne, Piotrek mi pamiętam jeszcze niebieskim ręcznikiem, bo to takie detale się pamiętam, tak, właśnie z dzieciństwa. Tak, traumatyczna sytuacja. Tak, i mi czyścił te ręce kablem i stary jak przyszedł i dowiedział się co ja zrobiłem, to jeszcze mi ręką wpierdolił, nie? I to był taki zwyrol potężny. Nawet jak kiedyś, zawsze jak leżał na kanapie pijany, to przychodziłem, tam spadało jakieś drobne, to zabierałem. Kiedyś się obudził, jak mu zabierałem. Popielniczką. I złapał popielniczkę i mi przypierdzielił popielniczką taką kryształową w głowę, nie? I wtedy ja też pamiętam, jak ręcznikiem było. Tryskała mi tak z głowy krew. A nawet nie pojechaliśmy do szpitala, bo wiesz, nie chcieliśmy, żeby to gdzieś wyszło, że przemoc jest w domu i tak dalej. No i pewnego dnia po prostu już się wszystko przelało, było tego tak dużo, moja matka już też nie wytrzymywała. Moja mama generalnie była taką osobą, która była antyalkoholowi, to była taka dobra duszyczka. No i mój ojciec kiedyś przyszedł pijany, no i sytuacja jak na naszych oczach się działa, gdzie mój ojciec po prostu złapał, uderzył ją kamieniem, rzucił. Moja matka ratowana była w szpitalu, bo był stan jej ciężki. Ojciec po całej sytuacji trafił do ojca, do też na naszych oczach tak naprawdę przyjechali, zawinęli od razu. My na drugi dzień pojechaliśmy do szkoły, ze szkoły nas powiedzieli, że idziemy na badania jakieś. No i już nigdy nie wróciliśmy do domu. I tak naprawdę pokrótce wyglądało nasze gdzieś tam dzieciństwo, bo tak naprawdę 10 lat przesiedzieliśmy w domu dziecka.
tam się wychowywaliśmy. Jak szliśmy do szkoły, będąc w domu dziecka, to już nas dzieciaki odbierały jako takich trendowatych, nie? Jakoś takich gorszych. Pamiętam, jak dzisiaj poszliśmy do klasy, do jednej klasy z Piotkiem, powiedziano nam, bo już ostrzegano, że jesteśmy agresywni gdzieś tam, że będziemy rozdzieleni, jak będziemy coś robić. A my w pierwszy dzień już nas rozdzielili, bo gościa tam znokautowałem. Więc jakby od początku, od młodego tłukliśmy się, byliśmy niedobrymi, strasznie, ja tym bardziej niedobrymi dzieciakami. Piotek zawsze wyjeżdżał na jakieś turnieje, jakieś kolonie, a ja nigdy nawet praktycznie... Nad samolotem mi się udało lecieć. A ja zawsze byłem tą czarną owcą i nawet nie dostawałem kieszonkowego, które wynosiło wtedy, uwaga, 9 zł na miesiąc. Takie mieliśmy kieszonkowe w domu dziecka, słuchajcie. I nawet tego nie potrafiłem dostawać. A o wyjazdach różnych to zapomnij. Ale jedną rzecz, którą dobrze robiliśmy, to był sport i nauka. Bo mieliśmy w szkole po 5-0 średnie. Ja miałem po czerwonych paskach. Ja dopiero w liceum miałem poniżej 4. W gimnazjum podstawówka to miałem ponad 4,7 średnie. Jedynie zachowanie zawsze miałem nieodpowiednie. Ale jak miałem czerwone paski, to zawsze mi... tam podbijaj to zachowanie. W wieku 13 lat popełniałem przestępstwa jako nieletni. Nieraz byłem na izbie dziecka z Piotkiem i tak naprawdę skończyło się tym, że będąc w domu dziecka miałem ośrodek kuratorski i byłem pod opieką kuratora. Kuratora, który tak naprawdę później nam pomógł wydostać się z tego domu dziecka, bo tak jak wspomniałem, byliśmy dobrzy w sporcie i w nauce. I to jedynie przed MOW-em, przed zakładem, przed poprawczakiem mnie zawsze chroniło, bo miałem kilka spraw o demoralizację i tak naprawdę zawsze sport i nauka mnie broniła. Jako 16-latkowie graliśmy na tyle dobrze, że się wyróżnialiśmy. Kluby z Warszawy już chciały i ze Śląska Wrocławia chciały do swoich młodej ekstraklasy, już mieliśmy propozycję wtedy, pamiętam. No i tak się stało, że po tych 10 latach naprawdę pobycie w domu dziecka dostaliśmy propozycję wyjechania do Warszawy, gdzie tutaj mieliśmy grać w piłkę. Po długich naradach moja kuratorka została naszym opiekunem prawnym, pozbawiliśmy rodziców praw rodzicielskich i wyjechaliśmy do Warszawy na przygodę życia tak naprawdę. I tu tak naprawdę się zaczęła nasza przygoda z wielkim światem. I wyjechaliśmy w wieku 16 lat do Warszawy grać w piłkę. W Warszawie byliśmy około roku, półtora, gdzie później nasze drogi się rozeszły, bo ja pojechałem grać do młodego Widzewa, do młodej ekstraklasy, Paweł do młodej ekstraklasy w Polonii. Później gdzieś ja wyjechałem do drugiej ligi grać, Paweł też pojechał grać do... Był moment, że rozstaliśmy się z bratem, gdzie to się bardzo rzadko zdarzało, na rok czasu, na dwa końce Polski, nie? Tak. Także tak naprawdę tylko byliśmy na telefonie. A jak się spotykaliśmy to w Warszawie i wtedy już zaczęły imprezy i to oczywiście wróciły stare demony, imprezy, alkohol, co tak naprawdę zakończyło naszą przygodę z zaczęły piłką. Się też narkotyki, co tak. Było, wydaje mi się, najgorszą rzeczą, którą nas mogło spotkać, bo... Pogubiło nas to wszystko i... To nie było też tak, że my imprezowaliśmy co chwilę, tylko że te tygodnia na tydzień, te imprezy się przeciągały, dwudniowe. No i to się kurwa gryzło z naszym planem na życie, czyli graniem w piłkę i zarabianiem z tego pieniędzy. Opinia poszła też w eter i generalnie no, nasza kariera poniekąd się zakończyła. Dragi, imprezy, dupy. Rozpierdoliły nam karierę i krótko mówiąc, tak przez parę lat sobie żyliśmy do momentu, gdzie w sumie Wojtek Gola do nas przyjechał do Warszawy i tworzyli federację, więc zaproponował nam, żeby zawalczyć 2-2 i od tej sytuacji zaczęła się nasza historia z free fightami. Zawalczyliśmy, po czym wygraliśmy pierwszą w historii tak naprawdę walkę na świecie. 2-2 opisali ją w największym portalu na świecie Marz, bo to była pierwsza w historii walka bliźniaków. Chcielibyśmy na pewno taką też kolejną stoczyć, bo to jest coś kurwa niepowtarzalnego, więc mam nadzieję, że taka walka też niedługo jakaś się trafi. No i po tym czasie, po tej walce trafiła nam się przygoda w programie Love Island. Tak, ale to też koleżanka nas tam mówiła i to też z imprez było, że dziewczyna mówi... Także te imprezy... Nie do końca gdzieś tam... Nie, chyba musiało być w naszym życiu, bo gdzieś tam poniekąd zaprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy teraz. No ale tale też bardzo, bardzo dużo nam zabrały. Mówią, że nie ma czego żałować, jeżeli żałować, to tylko tego, czego się nie zrobiło.
Aczkolwiek uważam, że przez imprezy, przez to, co my robiliśmy, dużą krzywdę też robiliśmy naszym bliskim, bo potrafiliśmy właśnie krzywdzić przez to nasze wychodzenie, znikanie i marnowanie sobie życia. To człowiek dopiero po czasie jest w stanie to zrozumieć. Aczkolwiek do dzisiaj mamy też konsekwencje tego zdrowotne. W postaci tego, że mamy bezsenność tak naprawdę już od 4 lat. Było taki spokój przez jakiś czas i w momencie, kiedy myśleliśmy, że już jest zaleczona ta depresja, to była efektem tych wszystkich naszych demonów, wszystkich naszych imprez, wszystkich naszych złych rzeczy, które robiliśmy w życiu, bo nie byliśmy idealnymi ludźmi. I stało się tak, że w styczniu, czyli w miesiącu naszych urodzin, wszystko naraz do nas wróciło, czyli gdzieś tam problemy, o których nie chcę mówić, kobieta, która nam po prostu zniszczyła twarz. Moja miłość, która się na tamten moment skończyła, bo wyszła afera, którą na pewno większość słyszała. Afera grzybowa. I do tego jeszcze moje operacje. Utraciłem wszystkich sponsorów, nagle cały świat mi się poniekąd zawalił. Musieliśmy sprzedać domek, który tak naprawdę budowaliśmy i już był skończony, w którym mieliśmy się wprowadzić. Bo to było też moje marzenie zawsze. To było nasze takie marzenie, żeby... Bo nigdy nie mieliśmy zawsze swojego miejsca, zawsze się tułaliśmy. Ja też miałem momenty w życiu, kiedy tak naprawdę spałem w starym Fordzie, Focusie, który gdzieś tam za piątkę kupiłem, którym kiedyś rozwoziłem catering i spałem w nim, bo po prostu nie miałem gdzie spać. Ja też byłem taką osobą, że wstyd mi było prosić kogoś o pomoc. Odpalałem go, pamiętam sobie, na gaz, na stacji, dwie kołdry i tak kilka nocy potrafiłem przespać. Ale i dlatego mnie to tak strasznie bolało, że nigdy nie miałem swojego miejsca. To jest jedna rzecz, ten niepokój, który się nawarstwiał, ten niepokój, który też doprowadził nas poniekąd do tej depresji, bo nigdy nie mieliśmy takiego zaplecza, nigdy nie mieliśmy takiego czegoś, że nikt nie wyjdzie, to będziemy mogli gdzieś wrócić. Nie, nigdzie nie mieliśmy gdzie wrócić. A jak już sobie byliśmy skazani jakby zawsze sami na siebie i jak udało się już nam wybudować ten domek i już był skończony tak naprawdę, no to wracając do tego stycznia 2020 roku, wszystko się zawaliło i po jakimś czasie tak naprawdę mieliśmy też jakieś zobowiązania, pieniądze, wiadomo, z nieba nie spadały, więc musieliśmy Więc nawet domek, który wybudowaliśmy, takich swoich marzeń, to musieliśmy okazało sprzedać. Się, że musieliśmy sprzedać. Przespaliśmy się, kurwa, w nim jedną noc, żeby poczuć to i z bólem serca, płaczem musieliśmy go sprzedać, bo po prostu nie ukryłam, że ja przez półtora roku, leżąc w łóżku, nie zarabiałem praktycznie nic, zobowiązania musiałem płacić. To był okrutny okres, to był najgorszy okres w moim życiu, który na pewno dużo też wniósł do mojego życia i poniekąd dziękuję, że to mnie spotkało. Ale na tamten moment nie było mi do śmiechu. Wtedy myślałem, że mój świat się zawalił. Ludzie, którzy mają depresję, która depresja dotyka, to na pewno mnie zrozumieją. Ci, którzy nigdy nie mieli depresji, nie będą wiedzieć, o czym my tutaj mówimy. Ale... A jak ciężko to przechodziliśmy, to tak naprawdę wiedzą nasi najbliżsi, czyli pojedyncze osoby. I może, powiemy im, no, że mieliśmy taką sytuację w życiu, to, że tak naprawdę ogólnie wstyd trochę o tym opowiadać, bo teraz jak sobie do tego wrócę i mam o tym powiedzieć, to po prostu mi najzwyczajniej jest wstyd, że byłem na tyle słaby, że miałem myśli samobójcze i nawet miałem jakieś kroki do tego, żeby to zrobić, gdzie z bratem jeden drugiego, można powiedzieć w skrócie, żeby się nie rozwijać, ratował, nie? I to może być takie dziwne dla kogoś, ale ja byłem w takiej rozsypce z Piotkiem, że no kurwa, no ciężko mi się nawet wrócić do tego uczucia, bo na szczęście ono odeszło, chociaż z depresją jest tak, że ona potrafi zapukać do drzwi, ale już potrafimy sobie z tym gdzieś tam radzić, bo to kolejna rysa na szkle w życiu, która cię dotknęła, która na pewno zmieniła twoje życie i zmieniła cię też wewnętrznie, ale mówię, dużo nam też dała, bo wydaje mi się, że jestem bardziej pokorniejszym człowiekiem, bardziej takim świadomym wielu rzeczy. No i tak naprawdę, no co, no to życie, no mówię, to roller coaster, życie, roller coaster, taki zajebicie duży roller coaster, który, ja powiem tak szczerze, ja bym chciał mega mieć spokój w życiu,
Tylko kurwa, nie wiem, przyciągam jakieś takie sytuacje, że no cały czas musi się coś dziać. To tak jakbyśmy byli skazani na to. Jakbyśmy byli skazani, uzależnieni od tych emocji, takich negatywnych, Pojebana akcja. Nie ma co ukrywać to, co nie przepracowałeś za młodego, gdzie no, tak naprawdę nie mieliśmy żadnej pomocy. Wiecie, no wychowywaliśmy się tak naprawdę z setką dzieciaków, kurwa, z setką dzieciaków, które też miały problemy. My jesteśmy też ADHD-owce, nie? My mamy ADHD. To skąd i tak mieliśmy dalej brać przykład? No, my i tak uważam, że wyszliśmy na w miarę jakoś tam ludzi, gdzie nasi wszyscy koledzy albo siedzą, albo powiesili się. Nawet przytoczę sytuację właśnie z domu dziecka, kiedy mieszkaliśmy zawsze po 3 osoby w pokoju. To ja byłem z takimi 2 braćmi, który jeden miał 2 próby samobójstwa, 3. mu się udała. Po roku czasu ten młodszy brat w ten sam dzień, rok później też się powiesił. I jakby takich samobójstw i przykrych skończeń tych dzieciaków było multum, naprawdę, w tym domu dziecka. I jakby cieszę się, że jakby jesteśmy w tym teraz miejscu i zawdzięczamy tak naprawdę to tylko i wyłącznie sobie, ale też ludziom, którzy pomagali nam na tej drodze, bo nie powiem, mieliśmy na swojej drodze bardzo dobrych ludzi. Trenerów. Tak, zazwyczaj trenerów. Do dzisiaj nawet trener Szyszka, to jest osoba, w Elblągu też mieliśmy trenera, który bardzo nas wspierał. No i tutaj też. I tutaj też, to nie jest takie błogosławieństwo z góry, że ten Bóg jednak wie, że gdzieś tam jesteśmy dobrymi chłopakami, że potrafimy zbłądzić, ale też daje nam te szanse cały czas, bo my, kurwa, tyle co ja dostałem szans od życia, mówię, dzieciństwa nie mieliśmy, ale Bóg nam dał w tyle innych rzeczy, że będziemy frajerami najgorszymi, jak tego nie wykorzystamy. Dlatego pewne rzeczy odłożyliśmy na bok, teraz już tak naprawdę na 100%, bo po prostu to jest moim zdaniem już ostatni taki dzwonek do tego, żeby swoje życie ułożyć na tyle, żeby ten spokój w życiu nastąpił. Może dla niektórych to będzie śmieszne, że na przykład utrata twarzy, bo nie wszyscy nią oczywiście zarabiają. My akurat byliśmy osobami, które twarzami zarabiały. I dbało o to. I dla niektórych to będzie coś dziwnego, że byliśmy w stanie się tak załamać, bo ktoś nam spieprzył tok twarzy. Na nasze szczęście było... Znowu na dobrych ludzi, znowu na doktorów, którzy pomogli nam w jakimś tam stopniu wrócić do normalności i dzięki temu, dzięki treningom i dzięki tak naprawdę, jak widzieliśmy, że ta twarz się poprawia, ta depresja ustępowała i udało nam się... I to jest też takie dla niektórych chyba będzie płytkie, nie? Że chłopy, kurwa, chłopy gadają o takim czymś, że tu twarz im zepsuje. Zrozumieją ci, którzy dbają o siebie po prostu i którzy nie też... Którym na tym zależy po prostu, bo są ludzie, którzy nie będą mieli zębów i będą się zajebiście z tym czuć, tak? Musimy cię jakoś do tej walki przygotować, żebyś tam, wiesz... Jak wyjdziesz na ring, to ci przeciwnik popatrzy na ciebie i blaszam go. I padniesz ze zdrości po prostu. To już pada. No, oślepisz go swoim blaskiem. Doktor Robert Mielewski dał nam poniekąd drugie życie, za co mu oczywiście bardzo dziękujemy. No i co? On nas ogólnie rozumie. I nasz ból rozumiał, dlaczego to było tak dla nas ważne, bo zajmuje się tym od lat, pomaga ludziom, leczy ich kompleksy, więc zapraszamy na stół. Wiecie, jaką mam jedyną wadę? Wadę wzroku. Lubię ładne okulary. Jeszcze raz dziękuję bardzo za przyglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na dobrą sprawę to zabraliśmy was dzisiaj do świata, o którym nie macie pojęcia, jakby to Muram powiedział. A więc troszeczkę treningu, troszeczkę spa i... Teraz idziemy do fryzjera, do najlepszego fryzjera w Warszawie, czyli do Garika. Zapraszamy. Siemana. Alberto, widziałem, że próbował się stylizować na mnie, ale trochę mu nie wyszło. Zaproś go i zrób mu porządną chłopowi fryzurę, bo wygląda kurwa strasznie. Nie wiem, czy coś zaraz. Niby gangstera się okazuje, że to chłopak od Rudkowskiego z ekipy. Da, wiadomo skąd te klamki. Odświeżamy tylko. Do Garika chodzimy tak co tydzień, czasem jest 2 razy w tygodniu, zależy jakie są potrzeby, czasem nawet Garik strzyże nas o 24. Słuchajcie, jak już jesteśmy przy Alberto, wiem, że to będzie mocny żart, nie? Dlaczego w Afryce nie ma aptek? Bo nie bierze się leków na pusty żołądek. Ale stary, my byliśmy z Piotkiem i budowaliśmy domy w Afryce. Nie powiedzieliśmy o tym. Kolejny dzień, kolejny dom. Dzisiaj szykujemy wielką niespodziankę.
pakujemy drewno i jedziemy na miejsce. Żarty żartami, jeśli chodzi o Afrykę, no nie ma co się akurat z tego śmiać. Niektórzy złapią, niektórzy nie, ale ja z Piotkiem byliśmy w Afryce i stawialiśmy im 3 domki tak naprawdę z własnej kieszeni i z kieszeni naszych przyjaciół. Pojechaliśmy przeżyć taką przygodę i postawiliśmy im 3 domy. Tak tylko chciałem powiedzieć. Więc jeżeli Alberto jest chętny i by chciał, to wie do kogo podbijać. Mu też możemy postawić. Pomnik. Pomnik. Po walce. I cały czas u jednego fryzjera. Od wielu, wielu lat niezmiennie u Garika się trzymał. Jestem w stałym uczuciach. Jestem w stałym uczuciach po prostu. Historia z tą kobietą, która nam poniekąd uprzykrzyła bardzo mocne życie, zaczęła się od tego, że ja do walki bardzo mocno schudłem. To, co, o czym mówił doktor, że kiedy robisz wagę, twarz ci się zapada. A ja no, zawsze dbałem o tą twarz, jakby nie ukrywam tego. I poszedłem do kobiety, której nie sprawdziłem do końca. I to przestrzegam was, żebyście chodzili do ludzi, którzy są przede wszystkim doktorami, mają doświadczenie i dobrą opinię. Ja trafiłem do kobiety, której niestety nie sprawdziłem. Okazało się, że była straszną partaczką. Wstrzyknęła nam nieodpowiednią substancję do twarzy, która nam tą twarz po prostu rozwaliła totalnie. To nie było tak, że każdy myśli, że my poszliśmy robić jakieś kurwa operacje, zmiany twarzy i tak dalej, bo to był normalny zabieg, jakbyście szli zrobić osocze czy coś w tym stylu. Myśleliśmy, że trafiliśmy w dobre ręce i jakby zaufaliśmy kobiecie, która miała zrobić tak, żeby było lepiej i naturalnie, a wyszło jak wyszło. No. To nie jest tak, że my jesteśmy jakieś uzależnieni od kurwa, od jakichś operacji i tak dalej. My żadnych operacji nie mieliśmy, tylko mieliśmy zabiegi medycyny estetycznej. Moje te afery, które miały miejsce z moją byłą dziewczyną i domniemanym przez Maję Staśko gwałtem, podstępem czy jakoś tak, to było dla mnie akurat dosyć bolesne, bo wtedy właśnie i federacja się odwróciła do momentu, aż nie wyjaśni się ta sprawa i nie ucichnie. My byliśmy przekonani, że my nic takiego nie zrobiliśmy, bo dziewczyna wiedziała o wszystkim. W momencie, w którym ja i tak upadałem, oskarżenia tego typu, które Staś korzystała w naszą stronę, że zgwałciliśmy kogoś i tak dalej, były dosyć bolesne i przez to też poniekąd straciliśmy sponsorów, straciliśmy bardzo dużą... No nie tylko przez nią, przez samych siebie również, bo to była nasza głupota, tak? Ale ona dolewała oliwy do ognia i zarzucała nam coś, co nie było prawdą, bo jeżeli byłoby prawdą, to dzisiaj byśmy pewnie nie rozmawiali, bo bym siedział. A więc Maja, delikatnie mówiąc, chociaż nie, bo mogło być to przyjemność. Nieprzyjemnością będzie spotkanie się na jednym panelu na konferencji. Bam! To jest kobieta, która walczy z hejtem, walczy z różnego rodzaju złymi rzeczami, a tak naprawdę na tym hejcie się żywi, ona się tym karmi, ona dzięki temu hejtowi w ogóle istnieje, bo ona porusza tematy, które w tym przypadku to było pomówienie tak naprawdę. Ja mógł ją posądzić, oskarżyć i pójść ją do sądu z zarzutami, że kogoś zgwałciłem, tak? To jest dziewczyna, która jest hipokrytką, próbuje być mądrzejsza niż jest i używać słów wysublimowanych, wyszukanych po to, żeby w oczach ludzi być jakimś autorytetem, a tak naprawdę wszystkie feministki się jej wstydzą. I taka jest prawda, bo to, co ona robi, to już jest fanatyzm. Ja już bym pod fanatyzm to podpiął, także... Dobra, jadę do następnego. Proszę poczekać, bo kurwa, zaraz wysyle zdjęcie, że nie działa pierdolony bankomat. Wypłaćmy. Prawo. No ale ja, to nie moja, to są złośliwość rzeczy martwych, kurwa, sam jestem wkurwiony, bo się spieszę. Uwierz mi proszę, bo wyślę zaraz zdjęcie, no. Sekunda jest u pana. No kurwa, jakie to jest popierdolone, stary, rozkurwi mnie zaraz to. Ale zawsze tak jest chuj w dupę tym rzeczom martwym. No stary, tamten bankomat nieczynny, ten mi skurwiel dał 8 stóp i zaraz mi kurwa, ty, trzymał mnie 15 minut, kurwa. Po czym na końcu mi pisze, przepraszam, urządzenie chwilowo nieczynne. Zapraszam do innych bankomatów. Chuj wam w dupę. Stary, no zagrzany jestem jeszcze, jestem głodny, wiesz co, jestem mega głodny, stary, jestem tak rozdrażniony, że mam ochotę rozkurwić coś. A to kurwa, no ty zobacz! Że, przepraszam, nie mogę realizować przerwę z przyczyn technicznych, no kurwa! No jedziemy dalej, no kurwa, po co próbujesz, jak nie da rady, kurwa! Aż się auto wkurwiło! No kurwa!
to samo jest, no kurwa, rozjebię zaraz, no nie, przysięgam, muszę to odebrać. Ale każdy bankomat w tym mieście. Każdy wiesz, bankomat to ma, nie? No kurwa, trzeci już zjebany, kurwa, stary. No nie chcę wypłacić hajsu. Pokurione, nie? To dziewczyna też jeździ po 5 bankomatach, kurwa. Tak wygląda dzień zawodnika z Pablo Tibori. Tak wygląda moje życie na co dzień, na które ciężko, ciężko zapierdalam. Był moment, że wszystko straciłem, jest moment, kiedy znowu mogę być na szczycie i zrobię wszystko, żeby się na tym szczycie jak najdłużej utrzymać. Na końcu bankomat chciał mi zrobić psikusa i wystawić moje nerwy na próbę, bo nie chciał mi wypłacić pieniędzy, które musiałem zapłacić do końca za auto, które kupiłem. No ale udało się, finalnie jest, jedziemy. Auto niech się sprawuje, z punktu A do B mamy przewieźć, no i ważniejsze. Wam chciałbym tylko powiedzieć, żebyście spełniali swoje marzenia, wierzyli w siebie i może jestem przykładem na to, że z niczego można osiągnąć coś, potem nawet się spierdolić na samo dno i znowu wstać i być znowu na szczycie. To taka sinusoida, która mnie charakteryzuje i mojego brata i moje życie generalnie, więc never give up. Nigdy się nie podobajcie i walczcie o swoje. Miejcie cele w życiu i do nich dążcie. To tak reasumując, Alberto, współczuję ci 10 grudnia, piąteczka. Czuję smak wakacji. Wstaję rano, ale nie do pracy. Lodem piję zimne Bacardi. Wkoło gorące kobiety na plaży. Teraz czuję smak wakacji. Wstaję rano, ale nie do pracy.